Siema ludzie, Mejo z tej strony, jest ze mną Repus. Witam. I gramy w Europę. Tak. A konkretnie Repus dokonuje pierwszego rozbioru Rusi Kijowskiej. Tak bardzo. Za pomocą moich i swoich najemników. Żaden z nas nie chce używać regularnego wojska. Tak trochę się cykamy. Nie, po prostu siłę ludzką trzeba odbudować, nie? Dojdą jeszcze w tym miesiącu, nie w februarze, ale dojdą, to muszę ich wspomóc. A sobie dadzą sobie radę. No. Ruś Kijowska ma duży ten. Albo nie dadzą sobie rady, wygrali, dobra, aż strzałem w gacie. Ja bym ci radził używać te moje wojsko do po prostu chodzenia i miażdżenia armii zamiast stania i oblegania. Bo budujesz mi tylko wyczerpanie wojną, jak mi stak 15 stoi na jednej prowincji. Gdzie mam ten największy supply limit? Troki, Podlasie może, Lublin. No nie, muszę iść do Warszawy wycofać, bo tylko tracę też manpowera. No. Więc mówiłeś, że mam gonić, no to dobra, gonię. Nic nie mogą już oddać Ruś Kijowska nikomu, że możesz brać tyle prowincji, ile chcesz, bo już się nie da żadnego państwa uwolnić nawet. Zdrowie. Nie da się? No jak ja daję tego peace deal, to się nie da. Da się, Białoruś i Ukrainę. O Boże, jaka Ukraina duża by była. No to ty możesz, ja nie mogę. No, ale 100% by musiał mieć, by Ukrainę uwolnić, ale nie chcę uwalniać, nawet było za dużo, cioty. Nie wiem, weź sobie Belz, Wolynię, Brest i Pińsk na przykład, żeby granicę przesunąć, nie? O ile ci pozwolą wziąć tyle naraz. Będziesz mieć praktycznie prostą granicę z nim, jak weźmiesz te cztery prowincje. O ty tylko ten o stylistykę dbasz i w ogóle, a nie o żadne ten zarobki porządne. A w ogóle poczekaj, bo i tak se sprawdzę. 3, 3, 4. O Boże, po dole ma 8 base taxu. Po dole? No, Podolia. Gdzie to jest? Tam gdzie powinno być. Wiem. Tego szukam. Tu. Kijów ma 15, no to jest jego stolica. Połtawa ma 8. Mińsk ma 8. Psków ma 5. Nowogród 8. No nie wiem, jak chcesz brać... O, pokój z Karyntią, dobrze. Ty byłeś na wojnie z Karyntią? Nie, tak. Aha, spoko. Nawet do ciebie nie poszli. Byli zajęci tłuczeniem się z Anglią. Tfu, Francją. Z Anglią, kurwa. Dobra, bijemy się teraz z Rusią Kijowską. Widzę. 20 na 6. Mam coś przejąłem jeszcze, tylko gdzie? Tu przejąłem. To pójdę na Podolię od razu przejmować. Tu na Nowogród. Kurczę, zawsze marzyłem, żeby tak ojebać Ruś Kijowską. W sumie potrzebujesz jeszcze tych moich najemników? Tak, przydadzą się. Żeby móc zniszczyć im tę armię. Spoko. A ile będziecie kosztować już tego, anulowanie permu jako wasala? Nawet nie chcę tego robić, to te prowincje.
No ale wiesz, on się przez to rozrośnie, wchłonie ten perm, nie? Czyli teoretycznie ty weźmiesz teraz coś, a on potem będzie zaś tak samo duży. A tak możesz wziąć parę prowincji i jeszcze go pozbawić wasala. Biją ci sojusznika w wolę. Wiem. Mińsk, tracisz ludzi. Mam nadzieję, że nie przerąbię tego tak szybko, albo tak bardzo chociaż. Tak. Mogłem to szybciej zrobić, to teraz robię. A co robisz? Kolację. Aha. Teraz ich te tysiące, jak mam tutaj sublimit 12, 11, dobra, tu postawię. Ich przywrócę na Podole. Ja nawet nie patrzę, co się dzieje na terenie mojego kraju, bo jedyna ciekawa rzecz, która się na razie dzieje, dzieje się na terenie Rusi Kijowskiej. Tak. Bunt w Kałudze. Mam 36% z Rusią Kijowską. No. Ciekawe, ile ten Podolę będzie kosztować. Znaczy nie, ich nie postawię tutaj, ich dam bardziej na Mohylew. Ten Tysiak już idzie, oni tutaj oblegają. Nawet jeszcze 4 kaple poświęcę, by dać obrażenie na Kolm. A żeby asekurować wojsko, o. Ile kosztuje Ostrów? Sekunda. A kurwa! Zdążcie, chłopy. Te dwa kafle jak zdążą najpierw. No zdążcie, proszę was. O! Dobrze, zdążcie. W ostatniej chwili. No w ostatniej chwili. Ile tam zostało? No. 200 ludzi w tej armii. Powinieneś im jakieś medale dać. No. Sekunda. Ostrow mówiłeś? No, bo to jest... Wszystkie te procenty są od base taxu, czyli jak Ostrow ma... Ostrow 11. Dwa base taxu, 11%, czyli około 5,5-6% za jeden base tax. No to Podolia będzie ile? 8 razy 6. Boże. 60... Nie. 8 razy... 48 tego. Procent pewnie gdzieś około będzie Podolia sama. Da, oni tutaj oblegają, to się starają, nawet w tej Podoli. I zostało 1000 złota, także niedługo ja już będę mógł finansować moich najemników. Taki datek wojenny. Datek, po prostu płacisz za moich najemników. Kupiłeś w ten sposób 10 miesięcy. Kosztuje mnie 50 tego dukatów, utrzymanie ich za miesiąc. Dobra, zaraz. Gdzie ty miałeś tych najemników? Pskow. Nie, tfu, Pskow. Turow. Turow. Bo chcę ich podestać na Kaługę. Żeby się przydali trochę chociaż. Aż Kałudze tak w cholerę wolno zdobywają. Minus 28. Mińsk byś przejął. Tak stoi,
jedna prowincja wokół obleganych już przez ciebie. No i jakbyś przejął Kijew, to on od razu ma chyba -20%, -20% do tego, do War Enthusiasm. Czy tam ile? Nie, -5 w tym modzie. Bo ma +5 za to, że kontroluje Kijew. To co chcesz wziąć w tej wojnie? Tyle, ile się da. Aha. A ile ci zostało prowincji do skorowania? Nic. No to... Tylko popatrz sobie, jaki będziesz mieć overextension, bo nie weź znowu, żeby mieć ponad 100% bo tego, bo będziesz mieć znowu same bunty. Ja chcę jedynie Podolię przejąć, a przy okazji chcę mieć jakowoż iż dysz. Mam bunt w Rzewie, który zniknął od razu. Chodzi mi o to, żebym chciał mieć jak najwięcej procent jednocześnie. O true faith. Na pewno Newę biorę, to jest Tuwa. Odcinasz go całkowicie od dostępu do morza? Bałtyckiego? A w sumie tak, ogólnie. Do morza. No, ej, bo Webs. Webs przyjął prowincję sami jest. Nie, Webs się po prostu zrespił, mi się wydaje. Bo są... Nie, był jedną prowincją. No, ale on miał tam bunty, więc pewnie nawet nie jest w stanie wojny, tylko ci buntownicy oddają no, im wiem. Prowincję. Norwegia wchłania Danię, czaisz? Jak chcesz brać te prowincje od Norwegii, to się trzeba będzie tłuc za niedługo z Norwegią, Danią. Ej, Szwecji nie ma, wow. No właśnie. Na ty poszli. Jedyną drogą, jaką Dania się może dostać do Narke i Bergslassen jest przepłynięcie przez jezioro Vättern. No. Już masz 52%. Ile ty tego potrzebujesz? No nie, może chyba stracę tą armię. No król, nie, król mi zdech! Lol. Ale czekaj. Przynajmniej dalej masz Jana Kazimierza. Nie masz kapcia na tronie. No. Francja jest a dick. Co, stabilność straciłeś, bo ci król umarł? Tak, i będę płakał. Pocieszysz mnie? O, nie płacz. Tata kupi traktorek. Become a papal controller. Spójrzmy. Powodzenia. Francja wszystkich? No nie. Jeden ty Polak, ja jeden Saksończyk. Saksończyk. Co powiedziałem? Saksończyk powiedziałeś, Saksończyk się mówi. To nie wiem. Myślałem, że jak państwo jest Saksonia, to jest Saksończyk. A to co, nie chcesz sobie lepszej nazwy przyznać? Saksończyk. No, nie wiem. Kurde, ja chcę to Podolię tylko przejąć i może Kijów przy okazji, no i będę szczęśliwy. No nie, w Moskwie sobie wojsko ten zbierają. Zostało mi 900 dukatów. Będę mógł ci dosłać, jak będzie ci bardziej brakować. Nie potrzebuję generała. Spoko. No, odbił Władimir od buntowników. Frankonia z tobą jest w wojnie? Aha, bo to jest mój wasal, no tak. Wow.
i przerąbią bitwę. No. Tylko mi ten procenty ukradną. Wygrali! A to... Myślałem, że z tego Wladimira teraz przyjdzie i zgniecie, ale on idzie do Twer. No. Idzie do Kaugi, do Kaugi teraz. Ja też jakieś manewry porobię. No i dopiero do Moskwy. Na oko. No wiesz, pamiętaj, synu na około, zawsze bliżej. Zdążysz? Tam dojść? Chyba nie. A mam nadzieję, że nie dojdę w moment... O, dobrze, nie, bo nie doszedłem... No, teraz po prostu zgnieciemy to marnie. To widzisz? Pyk. No, bo ja nie chciałem po prostu dojść w dniu porażki. Wiem, bo automatycznie się wycofujesz. Tak. No nie, Moskwa stworzy Rosję. Co? Moskwa stworzy Rosję. Ale. Zobacz, zanektują Ruś Kijowską. Mhm. Swoimi 3000. No. Ale. Wiesz, oni by aż Smoleńsk przejęli. I by mogli brzozy sadzić. No nie, 11 kafli w Wołyni. 650 kasy mi zostało. Jakie no leader mają, na szczęście. No przejmujcie tą Podolię i Kijów. Jest Kijów, okej. Okay. Ha, miałem bunt w Mainz. Moja armia, która była ustawiona na automatyczne chodzenie za buntownikami, poszła i przegrała. Bo nie mam żadnego generała w żadnej armii. Wow, 1-1. Chciałeś, iż twoje 15 tysięcy jest uznawane jako polska armia. No bo jest z tego. No tak. Dołączony do ciebie, nie? Przejmujcie ten to pedalię. Pedalię. Małe przejęzyczenie, sorry. O, 2000 mam pera. Miło. Call for peace. No to teraz ci będzie rosnąć worek zaszyn co miesiąc. Spokojnie. No. Czemu wy jakby nie oblegacie tej pedali w ogóle? Oblegają. No tak, ale w ogóle ten pasek nie idzie w górę. W ogóle. Idzie. 48 dni zajmuje, żeby tego zrobił, żeby ten pasek się napełnił. No i bunt w Belzie. Już. Wiesz, pedalia. Uzgodzą się na pedalię. A ile War Exhaustion? Aggressive Expansion 50. Od razu masz Węgry i Bizancjum w koalicji. Tak, Bizancjum, Węgry, Moskwa, Bułgaria, Perm, Dania, Karyntia, Norwegia. Plus to jest z tego. Wszystkie te prowincje, które od nich weźmiesz, będziesz musiał nawrócić. Kurde. Au. Dobra, to ja usunę tych swoich najemników. Nadal tracę 5 miesięcznie, the fuck. Musi chyba miesiąc minąć. Żeby to się... Ile? 80%, wow. Ciekawie wyglądam, prawda? Kijowscy chłopi od razu idą sobie od ciebie, bo już nie są w Kijowie. To są patrioci, kurde. No.
Ruś Kijowska jest teraz bez armii, także ja oczę. Nie minie rok albo dwa, jak Webs albo Peczeń Sawie będą ich oblegać. Bo komputer się tak rzuca. Na państwa, które nie mają w ogóle armii. Anuluj Bizantium jako wasala. Można anulować? Czy samo musi się anulować, cholera. Ale co? Karintia jako rywal teraz. No rywal, żeby się anulował. Możesz sam zdjąć, ale chyba 100 punktów dyplomatycznych to kosztuje. Zaraz sprawdzę. Nie mogę zdjąć aż do 2004 roku, czy przez rok. 2004? Tak. The fuck? Co ty jest? Ma pomyłka. O takie małe, nieważne przejęzyczenie, kurde, ziomuś. No nie. Ty. Royal Mariusz. Francja nie ma następcy tronu. Piast zasiądzie na tronie Francji. Tyle, że jego król jest 18-letni, także raczej to jest mało prawdopodobne. A skąd wiesz? No bo pojawiła mi się ta, że Francja nie ma następcy tronu. Jagiełło urodził syna w wieku 60 lat. No ale dobra, no. Mówię, że król Zygmunt Francji... August w ogóle nie urodził. Ten Kazimierz Wielki w ogóle nie urodził. No wiesz, ciężko, żeby facet urodził syn kogokolwiek. Różnie bywa. No w dobie gender, no to okej. No jak słuchałem ostatnio feministek, co one mówią, że no u mężczyzn, u dwóch, znaczy nie feministek, tylko tam tego, palikoty i tak dalej. No że dwie kobiety, nie, znaczy dwóch mężczyzn nie może urodzić dziecko, ale dwie kobiety już mogą urodzić dziecko. No. Ale potrzebny jest mężczyzna. Nie. I mówiły to tak szybko, że ten, że... Teoretycznie nie jest żeby potrzebny nikt nie zauważył. Mężczyzna. Wiem. Tylko, że... In vitro. Co? No nawet nie, to partenogeneza. Będą What? Się, będą się same dziewczynki rodzić. Klony swoich matek. To ciekawe. Yearly Prestige sobie wziąć, czy National Tax Modificator. A National sobie wezmę. By nie tracić aż tyle za doradcę. Nie ma jakichś pizdu dużych buntów na szczęście. Jeszcze jednej prowincji Kora nie mogę zrobić pedali. No tak dobrze. Nie! Węgry przejęły Rutenię. No. Ale to twoje państwo jest takie... Jakby ktoś, nie wiem, wylał coś. Tak się rozlewasz wszędzie po całej Europie. O, dostałem tego. Glejma w Bratislava. Czyli dostałem Glejma w Bizancjum. Masz Glejma w Skane. I w Blekinge. Ile ci się odbudowało już manpowera? Mam 13 tysięcy na plusie. 17. O, druga reforma. A ja mam minus jeden tego, revolt risk. No. Następna jest prestiż i legitymacja. Ej, czy a już twój wasal głosuje na Karyntię? Jak tak możesz mu pozwolić? Normalnie, bo nie polepszyłem z nim relacji jeszcze. Zapomniałem o nim w ogóle. Mój jedyny wasal, zapomniałem o tobie. Tak, sorry, I forgot. Jako jedynym synu, o kurde, zapomniałem o tobie. No.
Byłem na meczu. Austria głosuje, a Austria, mój wasal, głosuje na Karynty. Czemu tego nie mogę zmienić? Nie wiem, czy on będzie w stanie na ciebie głosować. No wiem. Bo ty masz pewnie jakiś minus 100 za to, że nie jesteś częścią tego cesarstwa. Alzacja. Boże, taki kurduple głosują. No tylko oni zostali. Jestem ja, Frankfurt. Lotharingia nawet już nie głosuje. Alzacja, która jest jednoprowincjowym typkiem, Austria, która jest twoim przydupasem, Palatynat, który jest jednoprowincjowym typkiem, Savoy, który jest jednoprowincjowym typkiem i Szwabia. Nawet, bo już mogę go usunąć jako tego... Jest czterech z siedmiu elektorów, to jest, wiesz, jedno prowincjowy typek, wasal, ja i Szwabia. No i Alzacja, też jedno prowincjowy typek. Ej, co to może znaczyć? Number of great power alias for Poland. No, liczba wielkich punktów, nie wiem, siły przeciwko Polsce, to znaczy, że rywal jakoś? Nie. Możesz mieć jeden, a każdy sojusz z państwem, który jest duże, nie? No. Daje ci minus 25 czy minus 50 do następnego sojuszu z innym dużym państwem. Że jak grasz singla, no bo... A ty musisz być dużym państwem, weź stwórz z 50 wasali. Ale... Bo mi się to dobrze nie podoba. Ja myślę, że ci nalicza po prostu Francję. Bo ja nie, mówiłeś 50 za każdego dużego. No ale ja jestem mniejszy od Francji, a ty jesteś większy ode mnie, więc nie wiem, czy ja jestem postrzegany w twoim kraju jako... No w sumie jestem competing great power. Dobra, mam trzech przyszłych kardynałów. Ja mam 78 punktów, tak myślę, którego kardynała podjebać. A ty wiesz, że tego na dole nie możesz? Wiem. Francuza próbuję podjebać. Tego nad twoim. Czemu tracę kasę? W sumie 2 grosze miesięcznie, ale jednak tracę. Ale jesteś kurduplem. A teraz patrz jak Ruś Kijowska biedna. A na serio, tak wygląda, jakby, nie wiem, jakimś psowi czy tam kotu uszy obcięli. Dostał po dupie i tyle. To było do przewidzenia, że prędzej czy później on będzie musiał walczyć na 2 czy 3 fronty, no i tyle. Ale Bizancjum się rozrasta masakrycznie. Już prędzej Bizancjum stworzy Rosję niż Moskwa. No. 2 minuty zostały. Ała. Co? Moje ucho. Etiopia walczy z Nadżem chyba, no. Wisze po nie? Widzę Tokio z Japonii. Kyoto, no. Znaczy się. Ja akurat tego nie widzę. Nie widzę wysp japońskich oraz Korei, ale widzę później nad Songiem, co jest. Koreę widzę, w sensie, wiesz, zaciemnione. No. Potem nad Koreą jest Japonia. No właśnie o to Japonii mi chodzi. Ja z wysp japońskich widzę tylko Kyoto. Potem jest piosenka. O, Mugalowie powstali. Nie bunt Podoli, co im się nie podoba, cioty. Daje im dziewczyny? Daje. A co marudzą? Chcą wolnej Ukrainy.
No ej, ukraińscy nacjonaliści, nie? Takie rekompensacje wojenne. Dobra, dzięki. Wolna Ukraina, ja pierdzielę. Tak samo jak bogaci Polacy. No. Dobra. Mija 30 minuta, także ja się już z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Dobranoc. Na razie.